Partnerami tego podcastu są iDream oraz Surfshark VPN. Bardzo dziękuję za zaufanie, a Wam przypominam, że z kodem BOCZEMUNIE otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję tego VPN-a oraz 3 miesiące za darmo. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie tego odcinka i kolejnych. Gdy zatem szukacie stabilnego VPN-a z dobrze napisanymi aplikacjami zarówno na platformy mobilne Apple, jak i na macOS, to Surfshark jest zdecydowanie aplikacją, którą powinniście się zainteresować, a my startujemy z odcinkiem. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Miłoszem Bolechowskim, fotografem, twórcą, człowiekiem, któremu jeden iPad nie wystarczył. O tym, jak rozsądnie i mądrze używać ekosystemu Apple, usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Dzisiejszy gość to człowiek, którego poznałem na Twitterze, może dlatego stamtąd jeszcze nie emigrowałem nigdzie, zresztą to nie temat na ten odcinek, ale kontynuując myśl. Poznałem go na Twitterze, następnie jakoś się wymienialiśmy w tej bańce około technologiczno-aplowej. Potem spotkałem go na żywo, na ślubie, zresztą gościa, który był tutaj w tym podcaście, Tomka Szykulskiego. Dzięki temu, że go tam spotkałem, miałem sam super fotografa na własnym weselu. No a teraz po przesłuchaniu jego występu u chłopaków w Kompocie jest i u mnie, żeby uzupełnić i pogłębić jeszcze parę wątków, Miłosz Bolechowski. Dobry wieczór, dzień dobry. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie, miło mi, że tutaj jestem. Tak, Miłosz, bardzo dzięki przede wszystkim, że się zgodziłeś, bo jesteś człowiekiem, który nie godzi się na wszystko i ja takich ludzi bezbrzeżnie szanuję, dlatego też myślę, że nadajemy na podobnych falach. Też chyba to potwierdzić, bo byłeś taką osobą, która dosyć dała taki konstruktywny, budujący dla mnie feedback a propos przygotowania do tego odcinka, bo drodzy słuchacze, nie jesteśmy tutaj, żeby sobie, mówiąc kolokwialnie, popitolić, tylko żeby opowiedzieć o paru wątkach związanych z technologią i dać Wam inspirację, wartość. Mamy nadzieję, że nam się to dzisiaj uda. Zgadza się. Przyznaję, że byłem zaskoczony całą strukturą notatki, której stworzyłeś i jej swego rodzaju kompletnością, co sprawiło, że też wiedząc, o czym będziemy mówić, mogłem się, nazwijmy to, mentalnie przygotować do tej rozmowy i właśnie, tak jak wspomniałeś, nie zanudzić twoich słuchaczy pitoleniem. A jest ten mental ważny, sam przyznasz, zresztą mówiliśmy to przed włączeniem rekord, bo chociażby wybijanie się z naszej bańki Apple'owej od czasu do czasu się przydaje. O tym też sobie dzisiaj chwilę porozmawiamy na pewno. Ale zanim to, część moich słuchaczy z pewnością Cię kojarzy, ale no dla tych, którzy tego nie mają zaszczytu, to powiedz tak w trzech zdaniach, kim Ty jesteś dzisiaj i czym się zajmujesz na co dzień, Miłosz. Sam już wspomniałeś, że jestem fotografem, więc powinienem tutaj dodać, że jestem też autorem bloga o nazwie Powoli. I w kwestii tej pierwszej fotografii specjalizuję się w reportażu ślubnym i to właśnie w tej dziedzinie prowadzę warsztaty dla tych, którzy chcieliby w tej branży pozostać dłużej. Natomiast Powoli blog, powoli.blog, bo tak brzmi adres, to moje miejsce w sieci. I dość świeże, należy dodać, bo powstało w lipcu ubiegłego roku po kilkunastu latach prowadzenia fabryki pikseli, czyli jest to swego rodzaju kontynuacja, aczkolwiek już w zupełnie nowej formie i trochę nowym miejscu. No i też skupia się na trochę nowych wątkach, bo tam minimalizm i no i sama nazwa Powoli, zresztą nawiązująca także i do niego, jako takiego parasola twojego mentalu, twojego podejścia do życia, o czym też mówiłeś w tym Kompocie u chłopaków, no myślę, że jest taka bardziej uwalniająca dla ciebie, nie? W sensie możesz tam o większej ilości aspektów ważnych dla ciebie pisać i poruszać je, nie?
Zgadza się. Wiesz, to wynika z tego, że fabryka pikseli powstała kilkanaście, ponad 15 lat temu będzie, więc siłą rzeczy na przestrzeni tego czasu raz, że zmieniły się trochę moje pasje i zainteresowania, a dwa, że rzeczy, o których pisałem, już niekoniecznie pod tą nazwą Fabryka Pikseli się łapały i stąd decyzja o powstaniu nowego miejsca, ale tak jak mówisz, tutaj tematyka jest trochę szersza i no i rzeczywiście tak naprawdę dopiero się rozkręcam, może w ten sposób. Dobrze. Dobrze. Dopiero się rozkręcam w tej szerszej tematyce na nowej stronie. Poświęcasz temu też uwagę w takich najbardziej produktywnych oknach twojego dnia, o czym mówiłeś też właśnie w odcinku Kompotu, do którego już teraz po raz ostatni odsyłam. Dlaczego to robię i tak bardzo podkreślam? Ponieważ dzisiaj nie będziemy mówili dokładnie o tym samym, o czym Miłosz rozmawiał z chłopakami, czyli o trybach focus, trybach skupienia dostępnych na urządzeniach Apple, czy szerzej mówiąc w ekosystemie Apple. To zostało tam omówione, a gdyby tego było wam mało, to oczywiście na blogu wspomnianym Miłosza znajdziecie obszerny artykuł na ten temat. Do niego oczywiście też podlinkuję w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl/242. Dziś natomiast porozmawiamy sobie, zaczynając w ogóle tę naszą dyskusję, od Apple, o technologii. Miłosz, to powiedz mi, kiedy w ogóle był taki moment zwrotny dla ciebie, chyba że się urodziłeś z Apple, ale raczej nie, kiedy właśnie zdecydowałeś się na ten ekosystem, no i z czego aktualnie korzystasz? Mogło się to zmienić od czasu tamtego nagrania? No, więc zacznijmy od tego pytania, które moi słuchacze lubią najbardziej. Jasne. Najprościej odpowiadając, to moja przygoda z Apple trwa, jak się właśnie zorientowałem, już od 20 lat, bo w 2003 roku stałem się posiadaczem iBooka G3. Bardzo dobrze pamiętam tego laptopa, 600 MHz, 128 MB pamięci RAM, rozszerzone potem do 384, bo tyle ten model obsługiwał. Więc trochę już to trwa i tak naprawdę wiem, że wspomniałeś na początku o tym, że poznaliśmy się na Twitterze i jakby jesteśmy w tej bańce Apple, chociaż ja nigdy się jakoś tak mocno nie identyfikowałem się z tą marką. W sensie to tak wyszło, to jest taki efekt uboczny może tego, że rzeczywiście one mnie zafascynowały, te sprzęty tej marki i zaczęło się oczywiście od fascynacji samym wyglądem, designem, potem już po nabyciu tego pierwszego komputera też systemem operacyjnym, jego intuicyjnością, sposobem, w jaki się go używa, interfejsem, to wszystko mi się po prostu szalenie podobało. Oczywiście doszedł jeszcze do tego aspekt wydajności, która jakby na papierze była dużo, dużo słabsza czy niższa niż ówczesnych pecetów, a okazywało się, że wszystko na nim mogłem zrobić jednak dużo szybciej niż na jakimkolwiek innym z posiadanych komputerów. Więc po prostu zostałem w tym ekosystemie i to nie było tak, jak mówisz, w sensie jak zażartowałeś, że się z tym urodziłem, tylko po prostu tak ta drobna decyzja o zakupie tamtego białego iBooka wydaje mi się w dużej mierze zaważyła o przyszłości, w tym sensie nawet mojego zawodu. Też, aż tak szeroko. Tak, no nie sądziłem wtedy, wiadomo, w tym 2003 roku, że to może tak ewoluować, ale rzeczywiście tak jest, że poniekąd dzięki tym sprzętom, których używam, podchodzę do tej swojej pracy w taki, a nie inny sposób i wciąż po tylu latach daje mi ona mnóstwo radości. No i dobrze to słyszeć. Wtedy, w czasach 20 lat temu, biały iBook czy w ogóle biały Mac, jeszcze szerzej Mac, jak był spotykany przez kogokolwiek, gdziekolwiek, no to było swego rodzaju zjawisko wymagające chwili zastanowienia, czy ktoś nie ma na przykład zwidów. No teraz jest to zupełnie inne czasy mamy. Chciałoby się powiedzieć, że na szczęście, choć nie we wszystkich aspektach, jak wiemy, ta firma jest dziś idealna.
To z czego ty dzisiaj korzystasz? Bo oprócz tego, że masz we flocie dwa iPady, co jeszcze dzisiaj podrążę, to co to jest? Jest już ten Mac Studio? Doczekałeś się go? Czyli już wtedy o tym wspominałem. Tak. Nie pamiętałem tego, że już tak było. Tak, czekałem na niego dość długo, ale rzeczywiście moim podstawowym komputerem jest duży iPad Pro z 2020 roku, zdaje się, który najczęściej u mnie jest widziany z tą oryginalną klawiaturą Magic Keyboard do niego. I tak naprawdę mówię o tym, że to jest podstawowy komputer, bo to z poziomu tego urządzenia zarządzam swoją działalnością, to na nim powstają wszystkie moje teksty, to tam odbywa się wszelkie planowanie w szerokim znaczeniu tego słowa. W biurze rzeczywiście jest już Mac Studio, który zastąpił Maca Mini z M1. On z kolei jest podłączony do dwóch monitorów i ten zestaw z kolei stanowi taką moją stację roboczą, która służy niemal wyłącznie do obróbki zdjęć i czasem montażu wideo, ale praktycznie do niczego więcej. Stąd ten podział, że mimo posiadania Maca Studio, to nie jest mój podstawowy komputer, przynajmniej nie w mojej głowie, nawet jeśli z punktu widzenia czasu spędzonego przy nim wynikałoby, że przy tym Mac Studio rzeczywiście jestem częściej czy dłużej. Wspomniałeś o drugim iPadzie, rzeczywiście jest też iPad Mini, który obecnie jest prawdopodobnie moim ulubionym urządzeniem tej marki i to z kolei jest mój taki domowy wieczorny ekran, ten, który chwytam, kiedy dzieci już śpią i tak naprawdę sama idea posiadania go bierze się z pewnego nieudanego eksperymentu, bo zanim zdecydowałem się kupić dużego iPada, stwierdziłem, że ten duży prawdopodobnie będzie za duży, nie będzie łatwy w przenoszeniu i dlatego przechodząc z laptopów na iPada, zdaje się w 2017 roku, kupiłem tego 10,5-calowego iPada Pro. Mhm. Miałem go. Uznałem, że to, no właśnie, i uznałem, że to będzie dość dobry kompromis właśnie pomiędzy wielkością, mobilnością i tak dalej. A okazało się, że wcale nie i dlatego nazywam ten eksperyment nieudanym, bo był za mały, żeby wygodnie na nim pracować, a z kolei za duży, żeby wygodnie czytać z jego ekranu na sofie czy w łóżku. Za ciężki też. Tam było jeszcze to szkło i taka inna bryła zupełnie. Teraz jest w sumie jeszcze gorzej, więc też na 11-calowym no, trzymać tak zwanym uchwycie typu półka, no to życzę powodzenia później w tym finansowaniu terapii dłoni, bo można różnych się rzeczy nabawić. Nawet takie osoby znam, więc no tutaj tak, rzeczywiście, ja jak biorę do ręki swojego Kindle, to zawsze sobie tak właśnie myślę, że kiedyś skończę z dwoma iPadami, prędzej czy później, nie? W sensie w końcu przestanę szukać wymówek, bo Kindle jest super, pozwala się skupić na jednej rzeczy, chociaż ja go już mam tak spersonalizowanego, że ja tam jestem w stanie robić notatki, które się synkują z innymi urządzeniami, one mi służą do czegoś tam dalej, etc., etc., no ale jakby taki podstawowy flow no jest jednak czytanie e-booków. No ale właśnie, nie? Bo jest malutki, bo jest superowy, w tym nawet chwycie wspomnianym półkowym, a iPad taki mój 11-calowy z tego samego roku co twój też Pro nie jest już taki milusi, choć to też mój podstawowy mobilny komputer. Powiedziałeś, że prowadzić całe życie z tego iPada, no i tak sobie myślę, że kurczę, czy naprawdę jest tak, że my to wszystko musimy kategoryzować? Ty to robisz, ale też nie robisz. W sensie wspomniałeś, że ta perspektywa czasu nie jest taka ważna. Czy ty używasz po prostu tego, co ci jest aktualnie wygodnie, co cię nie ogranicza? Jakby to jest twój sposób na wybieranie technologii? Czy tu coś innego za tym stoi, nie? Wiesz co, myślę, że tutaj w moim przypadku słowem klucz jest właśnie eksperyment. Wspomniałeś o Kindlu, którego jestem wielkim fanem i uwielbiam to urządzenie. I tak naprawdę właśnie połączenie tych wątków, o których mówisz, to jest właśnie Kindle plus te tryby skupienia oraz ekosystem Apple. To wszystko połączone sprawiło, że teraz
każde z urządzeń, które posiadam, mogę zamienić je w takiego Kindla w cudzysłowie, czyli urządzenie służące jednemu konkretnemu zadaniu. Wydaje mi się, że w ogóle sama idea posiadania iPada czy używania iPada u mnie w tak szerokim zakresie bierze się właśnie stąd, że jego interfejs został opracowany w myśl idei jednego zadania jednocześnie, które jest bardzo blisko mojemu sercu i mojej głowie, dokładnie, że wykonuję obecnie jedno zadanie i oczywiście mogę sobie otworzyć 2 czy 3 okna, które mi w tym pomogą, ale to wciąż jest jedno zadanie, a nie ten taki popularny, chociaż nieefektywny multitasking, który gdzieś tam, przepraszam, pojawia się we wszystkich tekstach dotyczących produktywności i tak dalej. Więc wydaje mi się, że u mnie jest to właśnie spowodowane tą chęcią zrobienia Kindla, znowu w cudzysłowie, z urządzeń, które korzystam właśnie po to, żeby w danym momencie najlepiej służyły temu, do czego chcę je wykorzystać. Przypomina mi się taki cytat, do którego lubię wracać i w ogóle do całego tekstu, który znajdziecie również w opisie tego odcinka podlinkowany, też staram się wracać przynajmniej raz w roku. To jest tekst Walta Mossberga, takiego bardzo znanego technologicznego dziennikarza na przestrzeni kilku dekad, który poznał osobiście właściwie wszystkich czołowych graczy, którzy ukształtowali naszą codzienność, Steve'a Jobsa, jakby Johnny'ego Ive'a czy Billa Gatesa. Zresztą ta słynna rozmowa na czerwonych foterach Jobsa z Gatesem była właśnie moderowana przez Walta. Kiedy żegnał się z dziennikarstwem technologicznym w roku 2017, popełnił taki tekst na łamach The Verge, w którym napisał: "So now I would to say personal technology is usually pretty easy to use and if not, it's not your fault." W skrócie, jeśli technologia źle działa, nie jest zbyt prosta dla nas, to nie jest prawie nigdy nasza wina. No i kładę te tezy na stole, nie? Bo z jednej strony mamy tryby fokus, których się trzeba nauczyć, na przykład. Z trzeciej strony każdy podchodzi do zakupów inaczej. A z czwartej strony, kurczę, czy my naprawdę powinniśmy poświęcać długie godziny na wybieranie konkretnego produktu? Czy to nie powinno być właśnie tak, że produkt trochę sam o sobie powie: ej, no chyba teraz czas na mnie? To się zmienia, nie? Zmienia się marketing. Nawet samego Apple się zmienia marketing. I tak jak sobie myślę o kliencie iPada, to ja nie wiem, czy to jest pierwszy wybór dla teraz osoby szukającej prostego komputerka. A może powinien być, nie? Co ty myślisz? Wiesz co, przez to, że piszę o Apple od tych 11 już lat, a może właśnie mimo, że piszę o Apple od tych 11 już lat, to jakby nigdy nie uzurpowałem sobie prawa do tego, żeby komentować działania tej marki, zwłaszcza takie ekonomiczne czy marketingowe, bo nie mam ku temu żadnych kompetencji i tak naprawdę wiadomo, że mogę być po prostu jakąś tam jednostką, która subiektywnie się na dany temat wypowie, ale nigdy starałem się nie rzucać takich tez, że to, co robią, jest dobre, czy to, co robią aktualnie, jest złe, bo tak naprawdę wydaje mi się, że tam gdzieś siedzi sztab ludzi, którzy są dużo mądrzejsi ode mnie i znacznie lepsi w swoim fachu i oni widzą te słupki sprzedaży i na tej podstawie podejmują decyzje, których my być może nie rozumiemy albo jeszcze nie rozumiemy, bo siłą rzeczy oni muszą patrzeć trochę bardziej długoterminowo niż może my byśmy nawet kilka lat tego życzyli. Tak. Dokładnie. Ale w kwestii tego, o co sam pytasz, to wydaje mi się, że istotnie jest tak, że jeżeli dany produkt faktycznie jest ci potrzebny, to on się sam o siebie upomni tym, że pojawi się w twoich myślach czy w myśleniu o twoich potrzebach z czasem, co moim zdaniem jest bardzo dobrą taktyką, czy bardzo dobrą strategią związaną z wydawaniem pieniędzy, czy w ogóle myśleniem o zakupach, bo jeżeli
nie kupujesz czegoś impulsywnie, albo nie kupujesz czegoś tylko dlatego, że to się pojawiło, a dlatego, że faktycznie potrzebujesz, no to wiadomo, że ma to znacznie większy sens. I widziałem w twojej notatce, że będziesz chciał pomówić o minimalizmie potem i to się oczywiście to też za jedno, tak, jedno z drugim w jakiś tam sposób nakłada. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że dożyliśmy trochę takich czasów, w których nie wiem, czy też tak na to patrzysz, ale coraz bardziej szanuje się osoby, które potrafią powiedzieć: nie potrzebuję nowszego iPhone'a, nie potrzebuję wymienić komputera na nowszy, bo ten, który mam, mi wystarcza. To jest taka mentalność, która kiedyś była w absolutnej mniejszości, a wydaje mi się, że teraz takie głosy słyszy się coraz częściej. I oczywiście jestem ciekaw, na ile to jest spowodowane aktualną sytuacją ekonomiczną, inflacją, ekonomią i tak dalej, a na ile faktyczną świadomością swoich potrzeb i tym samym wyborów, które się podejmuje na podstawie tychże potrzeb właśnie. To ja się odniosę trochę, próbując być takim mostem godzącym o wszystkie możliwe brzegi. Po pierwsze, ja jestem jedną z tych osób, jakby ja nadal użytkuję iPhone'a 11 Pro i uważam, że no gdyby nie fakt rozsądku pod tytułem chciałbym cokolwiek za niego dostać na zasadzie po prostu pieniędzy, tak, sprzedaży tego urządzenia, oczywiście z nową baterią, którą zanim oddam w czyjeś ręce, ją wymienię też na swój koszt i no zanim po prostu stanie się nic niewarty, choć akurat w przypadku Apple to długo musiałoby potrwać, no więc iPhone 11 Pro, czwarty rok i nadal go użytkuję. W tym roku postanowiłem, że jestem rok wymiany z tego powodu, o którym powiedziałem, ale też z takim dopowiedzeniem gdzieś w swojej głowie, że zrobię to, jeżeli dostanę już odpowiedź Apple na prawo unijne w związku z USB-C, czyli albo dostanę USB-C w iPhone 15, albo dostanę deklarację jasną, że rozwiążą to inaczej. Jeżeli tej rzeczy nie dostanę, to ja kolejny rok wytrzymam z 11 Pro, nie? W sensie ja do tego w ten sposób faktycznie podchodzę, bo ja bardzo nie lubię mieć takiego poczucia, że coś było ok, ale pospieszyłem się, no i później jakby, no w jakiś sposób, wiesz, jestem w tył, nie? A mogłem spokojnie skupić się na czymś kompletnie innym. Ale z drugiej strony jest ten inny brzeg. Ja na przykład użytkuję Apple Studio Display. Jak wybierałem monitor, to stałem przed dosyć prostym wyborem w swojej głowie pod tytułem: bardzo podoba mi się Apple Studio Display swoim designem i tym, że to po prostu mi pasuje. Pasuje mi jego ekran. Chciałem zupgrade'ować się z poprzedniej stacji roboczej, którą był iMac 4K z ekranem 21-calowym, na większy ekran. No nie pokazano takiego komputera, ale pokazano monitor. Przy okazji chciałem przesiąść się z powrotem na MacBooka, więc to stanowiło po prostu dosyć logiczny dla mnie duet. I mogłem szukać jakiegoś innego monitora, nie? Tańszego i tak dalej. Ale nie chciałem tracić swojej głowy, jej skupienia, czy w ogóle swojego mentalu, bo ja wiedziałem, co mnie czeka, nie? W sensie ja już w głowie podjąłem tę decyzję i ktokolwiek by mi z naszej bańki nie próbował przetłumaczyć, że może ona na przykład ekonomicznie jest głupia, to ja po pierwsze byłem na to ekonomicznie w 100% gotowy, a po drugie jestem przekonany, że gdybym policzył sobie czas utracony, koszt utraconego czasu, bo to się da policzyć i wcale to nie jest rocket science, to ja nie wiem, czy bym tak super do przodu na tym wyszedł, nie? Więc ja jestem takim dziwolągiem, który zależy, o czym mówię, ale zawsze staram się to robić, no tak, w maksymalnym zgodzie z sobą. Nie lubię katowania się jakąś myślą, nie? Czytania miliarda opinii, nie? Bo to mnie potem wykańcza, nie? To tu akurat jakby z mojej perspektywy nie jesteś dziwolągiem ani trochę, bo nie dość, że rozumiem twój wybór, to w całości go popieram i klepię cię po plecach. Sam, gdyby nie to, że wymieniałem komputer z tego Maca Mini na Maca Studio, to z pewnością zmieniłbym też monitory, tylko u mnie problem z tymi Apple Studio Display jest taki, że niestety potrzebuję dwóch. Od lat pracuję na dwóch monitorach. Nie wyobrażam sobie, żebym jednego ze swoich NEC-ów, których używam aktualnie, mógł postawić obok takiego Apple Studio Display, więc zakup jednego, a potem drugiego nie wchodzi w grę. Gdzieś tam esteta we mnie nigdy by się na to nie zgodził.
Poza tym potrzebuję tych matowych wersji, więc to też zwiększa odrobinę koszty, a tym samym muszę po prostu uzbierać na dwa jednocześnie i dopiero wtedy zrobię dokładnie to samo co ty. Więc tak jak mówię, no masz tutaj moje pełne poparcie, tym bardziej, że akurat w kwestii monitora to jest to o tyle usprawiedliwione, nawet taki wysoki koszt jest usprawiedliwiony tym, że to jest jednak monitor, w którym, no okej, w tym jest jakaś tam elektronika, ale generalnie chodzi o to, że będziesz mógł przez następną dekadę zmieniać komputery, a tak. Monitor ci zostanie. Dokładnie. I to nawet z tego punktu widzenia to jest po prostu inwestycja, która długoterminowo na pewno się opłaci. Wracając na moment do iPhone'a, to ja dodam tylko, że jesteś w odrobinę fajniejszej sytuacji niż ja, bo ja z kolei używam 12 mini, bo tak gdzieś tam przerwaliśmy wymienianie tych urządzeń, co nawet jest w porządku, jak dla mnie. Cieszę się, że nie muszę mówić o nich wszystkich, ale ja używam tej 12 mini, którą też bardzo lubię i nie widzę żadnych powodów, czy nie czuję potrzeby zmiany go na nic nowszego. Tylko, że ja nie wyobrażam sobie zmiany go na nic większego też. No to faktycznie patowa sytuacja. Dokładnie, linia mini została zabita, mówiąc dość drastycznie, więc wygląda na to, że po prostu moim następnym telefonem, jeżeli faktycznie będę, kiedyś już przyjdzie potrzeba wymiany, no to pewnie będę polował na 13 mini, która choć odrobinę mi to odświeży, ale nawet nie jestem w tak komfortowej sytuacji jak ty. No widzicie, a mogłoby się wydawać, że sytuacja beznadziejna, bo przecież tyle lat straconych, a no ja o tych technologiach mówię, rozmawiam, do was zresztą mówię, więc no dlaczego ja nie mam najnowszego? No myślę, że to kolejny raz wybrzmiało. To idźmy dalej tą dróżką naszą, ścieżynką do minimalizmu. Czemu w ogóle minimalizm? Nie? W sensie u każdego zaczyna się to inaczej. Nie? Jedni czytają Marie Kondo, drudzy jeszcze coś innego. A u Miłosza co to było? Że się odgracił. No właśnie. Użyłeś słowa odgracił i to jest coś takiego, z czym troszkę się nie zgadzam, w tym sensie, że minimalizm właśnie bardzo często kojarzony jest, zwłaszcza w Polsce, z tym odgracaniem, czy takim dobrowolnym pozbywaniem się dóbr materialnych i to najczęściej w formie takiej bardzo radykalnej, czy wręcz ekstremalnej. A ja od lat udowadniam, a przynajmniej wydaje mi się, że udowadniam, albo chciałbym udowadniać, że jednak minimalizm to jest pojęcie znacznie, znacznie szersze i tak naprawdę w mojej głowie polega on na pozbyciu się ze swojego życia rzeczy nie do końca koniecznych, żeby móc w pełni skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To jest chyba taka definicja, którą gdzieś tam sobie uknąłem, czy może nawet przeczytałem gdzieś i mi została. I tak naprawdę, znowu mówiąc o cytacie, wydaje mi się, że to znowu było coś, co kiedyś przeczytałem. To jest to, że minimalizm nie jest dla wszystkich, a jest dla tych, którzy są niezadowoleni ze status quo. A ja nie byłem, w sensie ja byłem niezadowolony i to odkąd sięgam pamięcią, i stąd to takie pójście trochę pod prąd bierze się całe to moje studiowanie minimalizmu i wdrażanie go w różnych materiach swojego życia już od w sumie wielu lat. I tutaj chciałbym jeszcze dodać, że tak naprawdę nawet jeśli traktować to jako coś w rodzaju pójścia pod prąd, to żyjemy w świecie, w którym sukces często definiowany jest poprzez pryzmat posiadanych dóbr materialnych. To, jakim jeździsz samochodem, jak duży masz dom, czy właśnie jak nowego masz iPhone'a, bo taką mamy trochę mentalność, że skoro pokażemy, że nas stać na coś takiego, no to znaczy, że odnosimy sukces i że świetnie mi się powodzi i tak dalej. No ale to, że ten iPhone czy MacBook czy ten samochód jest potem spłacany w ratach, o których trzeba myśleć każdego miesiąca, co z kolei sprawia, że ludzie spędzają w pracy więcej czasu niż zakładałby zdrowy rozsądek,
to jest coś, o czym nie myśli się w takim procesie decyzyjnym. I to jest coś, co mnie przeraża, na co jakby nie ma we mnie zgody i dlatego sobie pozwalam troszkę płynąć pod ten prąd, zwłaszcza, że tak myśląc jeszcze o tym, zawsze myślę sobie o tym, czy mój dziadek, czy nie wiem, pradziadek, że im nie mieściłoby się w głowie, że jakby swoim zachowaniem, swoimi czynami udowadniamy, że żyjemy, żeby pracować, zamiast pracować, żeby zarobić wystarczająco, by żyć. Przypomina mi się taki cytat, że kupujemy dobra, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby jakby pokazać się ludziom, których nam nie zależy, im na nas nie zależy, nie? Ale tak sobie jeszcze myślę o tym, co powiedziałeś przed chwilą, i jeszcze jedna rzecz do mnie przemawia tak dosyć mocno i rezonuje mi w głowie, że jakby zobacz, te wszystkie rutyny dnia, które mamy obaj, bo i też biegamy długie dystanse i jakby ten trening jest gdzieś w tej rutynie, w tę rutynę wpisany, też pewnie dla ciebie, tak jak i dla mnie, jest pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa od emocji, czy od tych właśnie przeładowań, których wiele osób tak właśnie podążających ślepo nie zauważa, że w ogóle występują. No ale to też ta dieta cyfrowa, wszelkiego rodzaju fokusy, nie? I czy ustawiania naszych telefonów tak, żeby nam nie przeszkadzały, a może właśnie w ogóle trzymania w tych telefonach rzeczy, które no, po prostu warte są tego trzymania. Bo podejrzewam, że nie jesteś osobą, która instaluje każdą apkę, nie? Jak to do tego podchodzisz w ogóle? No nie, zdecydowanie nie jestem i tak naprawdę, jeżeli ktoś ze słuchaczy widział na przestrzeni lat moje home screeny w telefonie, ten wie, że tamten taki minimalizm związany z faktycznie niedużą ilością rzeczy jest najwyraźniej widoczny i tak naprawdę bardzo, może nie że ze sobą walczę, bo to tak mogłoby być kiedyś. Teraz już jakby doszedłem do takiego punktu, w którym nawet nie czuję żadnych potrzeb właśnie instalowania nowych aplikacji, nawet jeśli jest jakiś tak zwany hype na coś nowego. Już nie czuję takich rzeczy. Nie wiem, może to jest też kwestia mojego wieku. Wiadomo, że zmieniły się trochę priorytety w moim życiu. Wyznaję pewnie inne wartości niż te 10 czy 15 lat temu, kiedy pisałem cały właśnie czas o tych się aplikacjach. I dokładnie. Tylko, że tak naprawdę pozostając w tym temacie minimalizmu, to też nie jest tak, że ja cały czas dążę do zredukowania rzeczy w moim życiu do absolutnego minimum. Myślę sobie, że gdybym zaprosił cię do swojego domu, czy wszedłbyś tutaj do biura, to być może wcale nie powiedziałbyś, o, ten koleś na pewno jest minimalistą, ale pewnie zwróciłbyś uwagę na to, że znajdujesz się w uporządkowanej, niezagraconej przestrzeni, że nic niepotrzebnego nie rozprasza twojej uwagi, że wokół panuje taka wizualna cisza, jak lubię ją nazywać. Zresztą taki był zamysł projektowania i domu, i biura, więc to są takie rzeczy, na które ten minimalizm się rozchodzi w takim znowu długoterminowym planie, czy w długoterminowym widoku, że on oczywiście najczęściej faktycznie zaczyna się od tej strefy materialnej, tylko że lubię o tym mówić w ten sposób, że ten minimalizm jest dość zaraźliwy. Jeśli przykładowo zaczniesz od posprzątania komody, wyrzucisz jej zawartość na środek pokoju, wybierzesz tylko te rzeczy, które są tobie faktycznie niezbędne lub które mają dla ciebie jakąś wartość i tylko je włożysz z powrotem do niej, do tej komody, do szuflad, i odkryjesz komfort tego, że nie musisz już niczego dociskać za każdym razem, kiedy tę szufladę chcesz domknąć, to albo że nie musisz szukać niczego, bo wszystko jest na swoim miejscu, to bardzo szybko nabierzesz ochoty na kolejną komodę, potem na szafę, potem na kolejne pomieszczenie, garaż, strych, komputer, telefon, a potem to się już, to idzie na tyle dalej, że zaczyna
dotyczyć nawet relacji z innymi ludźmi, relacji z własnymi wartościami, czy nawet z sobą samym. To powiem tak, że ja nawet krok wstecz, czy w górę zrobię pod tytułem, nadal spotykam osoby, których dziwi, że ja nie wyobrażam sobie nie zasilenia rano łóżka, nie? Co jakby no, od małego brzdąca tak mnie wychowało po prostu. I to nie żaden reżim wojskowy, tylko po prostu to daje mi taką nagrodę jako prosta czynność, że już coś w ciągu dnia zrobiłem takiego właśnie mojego, nie? Bo po prostu musi być ono zasilone, musi być schludnie. Ale idąc jeszcze głębiej, to te szuflady, o których wspomniałeś. No właśnie, bardzo często słyszymy, że to jest pozbywanie się takie na hałdę tych właśnie gór rzeczy niepotrzebnych. Tymczasem okazuje się, że można to zhakować. Ja tak na przykład zrobiłem, żeby sobie ustalić na przykład w przypadku ubrań stałą liczbę tych rzeczy, nie? W sensie, jeżeli jest stała liczba, na przykład, no nie wiem, par spodni, no to po prostu ona jest albo kompletna, albo jest miejsce, żeby kupić coś do tego slotu, nie? Mnie to na przykład bardzo dużo pomogło i bardzo dużo nauczyło, ale nie mam też tak, że no nie mam słabości, nie? No to moi słuchacze wiedzą, że jakby moją słabością są paski do Apple Watcha, no ale kurczę, jeden znaczki kolekcjonuję, no ja mogę sobie pozwolić, chcę sobie pozwalać na to, bo jest to pewien element estetyczny czy element designu, co mnie też cieszy moje oko, no to sobie pozwalam właśnie. To, żeby nie zwariować w tych wszystkich zasadach, jest tu też szalenie kluczowe, także cieszę się, że o tym wspominasz. To, że kolekcjonujesz paski do Apple Watcha, to w żaden sposób, w mojej opinii, nie stoi w kontrze do minimalizmu. Żadną miarę. Dokładnie. Bo jeżeli to jest coś, co cię pasjonuje, jeżeli to jest coś, co daje ci radość, to właśnie jest coś, co powinieneś robić, nie myśląc o tym właśnie, że to jest jakaś tam przerwa od tych zasad i tak dalej. Właśnie nie. To jest dla ciebie coś istotnego, to jest dla ciebie ważne, więc jak najbardziej to się mieści w tej sferze rzeczy, do których powinieneś mieć tyle, ile chcesz. Być może przyjdzie kiedyś taki moment, kiedy to ci się zmieni i uznasz, że nie, że to jest tobie niepotrzebne, że to jest bez sensu, bo tak naprawdę całe to siedzenie, mówiąc kolokwialnie, w minimalizmie, to tak naprawdę jest proces. To też nie jest tak, że do tego dochodzi się do pewnego momentu, tylko to jest proces, czy nawet relacja, a jak każda relacja to nieustannie wymaga naszego zaangażowania i takiego podejmowania cały czas decyzji, czy to, co jeszcze rok temu wydawało mi się, że jest mi potrzebne, czy wciąż mi jest potrzebne, czy może teraz to jest ten grat, który powinienem odgracić i być może z tymi paskami też tak będzie. Natomiast jeżeli w tym momencie podejmujesz taką decyzję, to jak najbardziej nie powinieneś mieć żadnych wyrzutów sumienia i nie myśleć o tym w ten sposób, że to wymyka się jakby tym zasadom. Zanim wrócimy do odcinka, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu, The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl/newsletter. Tam garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Taki obraz przed oczyma teraz stworzył, że właśnie ten parasol pod tytułem minimalizm, czy jakkolwiek to zdrowy rozsądek, każdy nazwie to inaczej, to jest cały czas to samo, nie? A pod spodem ten ludek pod tym parasolem, no zmienia się, nie? No i kurczę, zawsze się będzie zmieniał. Natomiast dużo bardziej wolę być w takiej sytuacji życiowej, że ten parasol w razie potrzeby właśnie mam i chroni mnie przed tak obrazowo deszczem, jakiś pokus czy czegoś takiego niechcianych, czy właśnie tych impulsywnych decyzji, niż w ogóle wtedy nie mieć, no i po prostu zmoknąć, znowu kontynuując przenośnie, jak kura. A jak jest na przykład z takimi decyzjami, Miłosz, u ciebie, czemu poświęcasz uwagę w tej sferze relaksu? Załóżmy, że jest ten iPad mini najnowszy i trafiasz na jakiś tekst, nie? Jedni mają zasadę jednego ekranu, jednego scrolla, etc. Ja mam tak, że wrzucam w ciągu tygodnia wszystko, na co trafię takiego tekstowego do Reading Later, do Instapaper i w sobotę sobie robię swój dzień ze swoją gazetą, ja to tak lubię nazywać, no, na którą składają się treści, którym poświęcę
albo od razu uwagę, albo po prostu im nie poświęcę uwagi, wtedy o tym decyduję, no ale jest to jeden dzień w tygodniu, nie? Nie takie przerywniki w trakcie. Inni robią jeszcze quick selection, nie? Czyli po prostu mają jakieś zasady, które od razu pomagają im odsiać to, co potencjalnie nie jest dla nich interesujące. No a Miłosz jak robi z takimi treściami cyfrowymi? No Miłosz chyba przede wszystkim na tyle rzadko zagląda do internetu, przynajmniej o tyle rzadziej niż kiedyś, że tych źródeł, z których czerpie linki, które mógłby chcieć przeczytać, ma ich po prostu dużo, dużo mniej niż kiedyś. Natomiast bardzo uśmiechnąłem się w sumie na wizję tej twojej sobotniej gazety, bo ty mówisz z perspektywy osoby, która nie posiada dzieci. Tak, moja sobota wygląda zupełnie inaczej. To więc to była taka idyliczna czy utopijna wizja, która oczywiście bardzo, bardzo mi się spodobała, ale to jest z kolei coś, do czego doszedłem, czy czego nauczyłem się po latach potknięć, bo pamiętam jak w Instapaper, która notabene była moją pierwszą aplikacją na pierwszym iPhone'ie, czyli zainstalowaną ileś tam lat temu, miałem niekiedy po 600 nieprzeczytanych artykułów, które czekały na swoją kolej. Tyle, że w swojej codzienności nigdy nie planowałem sobie czasu na ich przeczytanie. Tak jakbym trochę miał nadzieję, że one przeczytają się same. Tak. To się nigdy nie dzieje. Dokładnie. I potrzebowałem tak naprawdę, myślę, że paru lat, żeby nauczyć się tego, że jeżeli już coś umieszczam w takiej kolejce, która u mnie od pewnego czasu mieści się w aplikacji Reader, bo skoro o tym mówimy, Reader od Readwise. Tak, świetna aplikacja. Która jest moją wymarzoną. Miałem przyjemność uczestniczenia w becie dość wcześnie i tak naprawdę wymieniłem z autorami mnóstwo maili i czuję, że pomogłem troszeczkę zrobić tę aplikację pod siebie i oczywiście teraz jestem zachwycony i tak naprawdę od wielu miesięcy nie mam tam więcej niż kilkunastu artykułów w kolejce, tylko że teraz ja tę gazetę, o której wspomniałeś ty, mam po prostu codziennie wieczorem. Rozumiem, no i super. Jeżeli nie mam innych planów, czy nie planujemy niczego wspólnie z żoną i mam faktycznie wolny czas dla siebie, to najczęściej ten mały iPad uruchamia, w sensie no nie on sam, ale uruchamiam na nim aplikację Reader i wtedy czytam któreś z tych artykułów, które czekają w kolejce. Mm-hmm. To podpytam jeszcze, bo to mnie też dosyć ciekawi. Czemu nie zdecydowałeś się na Ultra Apple Watcha, skoro jesteś długodystansowcem i dlaczego uważasz, że to była mądra decyzja? No ja też nie mam Ultra, tak trochę spoilerując. Mam Apple Watcha serii 6. Nadal nie widząc potrzeby wymiany. Ale dobra, to ja nie. Otwórzmy tę szkatułkę. No. Dlaczego nie zdecydowałem się na Ultra? Chyba przede wszystkim dlatego, że w tym momencie nie czuję takiej potrzeby. Bo nie biegam już tak jak kiedyś. Może powiedzmy, zacznijmy od tego. To punkt wyjścia zdecydowanie, no. Tak, bo tak naprawdę biegam od nieco ponad 10 lat, więc zacząłem stosunkowo późno. Bardzo żałuję, tak nawiasem mówiąc, bo gdybym mógł coś z tym zrobić, to pewnie zacząłbym biegać wcześniej. Ale czemu? Bo celowałbyś w jakieś wyniki sportowe? Czy bo wiesz, że na przykład daje ci coś? Och, absolutnie nie. Tak naprawdę to z tym całym bieganiem to jest trochę tak, że ono w pewien sposób uczy i pokory, i dyscypliny, a sam też głęboko wierzę w to, że posiadanie dyscypliny w jednej dziedzinie życia przekłada się na dyscyplinę w innych i niekiedy mam wrażenie, że to bieganie pomaga mi właśnie we wszystkim innym, co robię. Ale zaczynając biegać te 10 lat temu, chyba dość szybko nabrałem w tym pewnej wprawy, bo jakby ten start był dość mocny czy wyczynowy. Bardzo szybko te kilometry zaczynały się zwiększać i tak naprawdę już po 3 latach biegania zdecydowałem się na start w 102-kilometrowym ultramaratonie w dość trudnym terenie, którego nie ukończyłem.
tak nie wiem, czy to jest tutaj istotne, ale na 80 kilometrze po 9 godzinach i bodajże 7 minutach zszedłem z trasy. I co wtedy poczułeś? Bo to jest istotne, bo też miałem parę półmaratonów nawet nieukończonych. Z czystej głupoty teraz już wiem swojej, ale no te doświadczenia były gdzieś tam momentami definiującymi i zdecydowanie były mi bardziej pomocne niż mógłbym je włożyć do szufladki z napisem porażka czy cokolwiek takiego. Nie, och, nie to też tego nie traktuję mm-hmm. siebie. Wydaje mi się, że nawet to jest jakby po drugiej stronie bieguna, bo uważam to za najmądrzejszą decyzję, jaką mogłem wtedy podjąć, za którą oczywiście, jak za większością dobrych decyzji w życiu mężczyzny, stoi kobieta. To prawda. Nie wyglądało to tak, że obiecałem żonie, właściwie musiałbym się cofnąć krok wstecz, ten bieg, na bieg zapisałem się z ogromnym wyprzedzeniem. Po tym, jak przebiegłem już kilka ulicznych maratonów, po tym, jak przebiegłem wcześniejszą edycję tego biegu na odcinku 56 km bodajże, okay. Po tym, jak przebiegłem jakiś ultramaraton górski, więc jakby miałem zaplecze, które pozwalało mi myśleć, że te 102 km są w moim zasięgu, aczkolwiek no, dopóki się tego nie sprawdzi, to nie można mieć nigdy pewności. Tylko, że mówię o tym, że zapisałem się na niego z dużym wyprzedzeniem, bo ma to duże znaczenie w tym kontekście, że w dniu startu mój synek miał 2 miesiące wtedy, a zapisywało się z rocznym wyprzedzeniem, więc generalnie to było tak, że jeszcze zanim wiedziałem, że będę miał dziecko, to już byłem zapisany na ten bieg. Ale zmierzam do tego, że mając 2-miesięcznego malca w domu, obiecałem żonie, że bez względu na to, jak ten bieg będzie wyglądał, wrócę do domu zdrowy. I tak naprawdę to był mój taki główny zamysł na linii startu, że okej, przebiegnę, sprawdzę. Jeśli nie dobiegnę, to nic się nie stanie. I z tych 80 kilometrów wciąż jestem bardzo dumny. Podejrzewam, że no nie każdy może przebiec taki dystans, więc to pewnie na zawsze pozostanie jakiś wyczyn w mojej głowie, jakimś wyczynem. Ale na tym 80 kilometrze to był punkt żywieniowy. Byli na nim organizatorzy tego biegu, z którymi zdążyłem się poznać wcześniej. I oni zachęcali mnie do tego, że przecież do mety mam tylko 22 kilometry, a bodajże jeszcze 5,5 godziny czasu zostało, więc nawet jakbym przeszedł sobie spokojnie spacerkiem, to i tak zmieściłbym się w limicie. Tylko, że to wiadomo, nie o to mi chodziło. Wtedy nie mógłbym powiedzieć, że przebiegłem 102 kilometry, bo no nie przebiegłem 102 kilometrów. I tak naprawdę chyba to mnie w tym całym bieganiu tak się podobało, że pozwalało na odnalezienie własnych granic. I wiem, że w tym momencie ta moja granica to jest właśnie to 80 kilometrów, a przynajmniej była wtedy, kiedy w formie miałem trochę lepszą. Pojawienie się dzieci, bo mam dwóch synów, też oczywiście trochę to zmieniło w tym kontekście, że tak jak ty masz sobotnią gazetę, tak ja bardzo lubiłem w niedzielę wychodzić do lasu na 30-kilometrowe czy 30-kilkukilometrowe wybieganie, które oczywiście zajmowało prawie 4 godziny, a z przygotowaniem i z prysznicem po można policzyć pewnie 5. A dziś jest mi szkoda takich 5 godzin, które mogę poświęcić rodzinie, czy spędzić z nimi, poświęcić to nie jest dobre słowo, które mogę spędzić z nimi, pobudować z nimi z klocków Lego, czy zrobić cokolwiek innego, na co mają ochotę. I wydaje mi się, że to jest po prostu trochę tak, że i tak naprawdę potrzebowałem trochę czasu, żeby się z tym pogodzić, tak chyba się mogę trochę otworzyć, żeby pogodzić się z tym, że teraz jest taki sezon w moim życiu, kiedy mam wciąż nieduże dzieci i być może wrócę do tego biegania, ale w tym momencie to nie jest dla mnie na tyle ważne, żeby poświęcać temu tyle czasu i uwagi, co kiedyś, nawet jeżeli wiem, że przynosiłoby to wymierne korzyści, czy mógłbym powiedzieć, że to faktycznie mieści się w tym zakresie wartości, które chciałbym w życiu wyznawać.
Chyba przez lata nauczyłem się tego, że nie można mieć wszystkiego. I w tym momencie to bieganie zeszło na dalszy plan. Biegam nie częściej niż 2 razy w tygodniu, rzadko więcej niż 10 kilometrów. Przynajmniej teraz, może to się troszkę rozkręci. Ale pamiętam, że to było bodajże w biografii Artura Roika. Przeczytałem taki fragment, w którym on opowiadał o kimś i powiedział, że dzięki bieganiu ten ktoś mógł wejść piętro wyżej nad codzienność. I szalenie spodobało mi się to określenie i tak mi mocno zapadło w pamięć. I tak naprawdę nawet teraz te marne z mojej perspektywy, czy z perspektywy formy, jaką miałem kiedyś, te marne 10 kilometrów pokonane w sobotę czy w niedzielę, wciąż daje mi to samo. Wejście o piętro wyżej, ale drogą prostą, trochę zabrzmiało poetycko, to jest coś, czego ja doświadczyłem na jednym z półmaratonów. W sensie na tym akurat z trasy zszedłem, ale na nią wróciłem. Na innym już na nią nie wróciłem, bo po prostu tamta lekcja była po coś innego, nie? Ta lekcja, o której teraz wspominam, i przywołuję ją pamięcią, nauczyła mnie przede wszystkim tego, że właśnie nigdy nie ma dwóch takich samych startów, ani dwóch takich samych etapów pór życia, nie? Wtedy jak zszedłem z trasy, to dobrze wiedziałem, że mam jeszcze, że mogę zgromadzić jeszcze w sobie energię, żeby ten półmaraton dokończyć i mam na tyle zapasu czasowego, że i tak zrobię życiówkę. Zresztą tak się też stało. Ale straciłem dobre 3,5 minuty po prostu idąc bokiem trasy i gdzieś tam walcząc w myślach, czy już z niej całkiem zejść, czy wracać dalej, ale już mądrzejszy i trochę inaczej sfokusować głowę. Tam pokonał mnie mental, a nie fizyczność, kiedy indziej pokonywała fizyczność przez złe przygotowanie czy złe nawyki. No i właśnie chyba to jest fajne. Nie? W dużej mierze jednak siedzi w głowie, tak. Prawda? Oczywiście, tak. I też tak myślę, że wiesz, że to jest super, nie? Że nie ma dwóch takich samych pór, nie? I myślę, że ta świadomość w ogóle tego, już nawet bez żadnych socjotechnik, czy uprawiania minimalizmu, czy kurczę, no nie wiem, ze wszystkimi naszymi słabościami, jak ktoś ma tę jedną świadomość, nie? To dla mnie naprawdę jest kilka pięter wyżej, nie? Może to jest zły osąd, no, tak czuję. To ja oczywiście jestem tutaj razem z tobą, ale dodam jeszcze dla tych, którzy być może nie biegają, bo ty wspomniałeś o tym, że żaden start nie jest taki sam, to ja z kolei jeszcze dodałbym tutaj, że w mojej głowie definicją dobrego biegu jest każdy bieg, jaki zrealizujesz. Nie ma znaczenia, czy biegłeś szybko, czy wolno, czy nawet jeżeli nie podobało ci się to, że biegłeś, czy nie wiem, może nawet doznałeś jakiejś kontuzji, no okej, to może jest zbyt ekstremalny przykład, ale chodzi o to, że jeżeli już wyszedłeś za drzwi i poszedłeś pobiegać, jakkolwiek to semantycznie nie brzmi, jeżeli już poszedłeś pobiegać, to znaczy, że masz za sobą dobry bieg. I wydaje mi się, że zwłaszcza początkującym przydaje się takie myślenie zamiast zajmowania się właśnie cyferkami, polepszaniem tempa, wydłużaniem dystansu i tak dalej. Wystarczy po prostu wyjść i pobić sobie sam na sam ze swoimi myślami, a przy okazji przebiec się kawałek. Jak bywasz sam na sam ze swoim biznesem, nie jest akurat fotografia ślubna, ale mogłoby być to cokolwiek w tym miejscu, i z tymi wszystkimi swoimi nawykami, czy zasadami, czy wachlarzem wartości, to jest tak, że on jest nierozumiany przez świat zewnętrzny, w tym twoich klientów. Mówiłeś trochę u chłopaków w kompocie o tym. I tak sobie myślę, że chcę zadać to pytanie, bo mi je kiedyś zadano i to mi dosyć fajnie głowę później otworzyło w kolejnych latach. Czy ty często czujesz się, wiesz, w oczach innych, albo może mówią ci to inni, nie? Że ty jesteś totalnym kosmitą i już po prostu odleciałeś na inną planetę? Bo jednak my standardowo obaj nie myślimy, Miłosz. To trzeba sobie wprost powiedzieć. No tak. I kosmitą chyba nigdy, ale domyślam się, o co pytasz. I może to jest tak, że obracam się w kręgu fajnych ludzi, a może są po prostu dorośli,
ale najczęściej jednak spotykam się z szacunkiem do tych moich dziwactw, czy często też z podziwem, a nawet werbalizowaną zazdrością. Często okay. ludzie mówią, że kurczę, jak ja bym chciał mieć też tak poukładane jak ty. I pamiętam, że na początku to było dla mnie dość duże zaskoczenie, bo w mojej głowie cały czas myślę o sobie jako o tym kimś na początku tej drogi, a od kiedy zacząłem robić warsztaty fotograficzne, takie indywidualne, gdzie ktoś przyjeżdża na cały dzień do mnie, do biura i mówimy o jego czy jej działalności, analizujemy stronę, myślimy o tym, jak ten ktoś się komunikuje, jak wyraża się w mailach i tak dalej, bo to też jest ważne i o tym też jeszcze za moment coś dopowiem, to tutaj zacząłem się spotykać z tym, że te osoby po takich warsztatach, po takim szkoleniu zaczynały, czy pisały, że okej, te wszystkie rzeczy związane z biznesem czy samą fotografią to oczywiście bardzo im pomogło i super. Natomiast najwięcej im dało to wszystko poboczne, właśnie ten taki minimalizm czy sposób używania telefonu w swojej codzienności czy takie ogólne myślenie o swoich wartościach i życiu w zgodzie z nimi, że to tak naprawdę dało im dużo więcej niż się spodziewali, przez to pewnie, że właśnie się nie spodziewali, że to może na to wejść. Ale tak naprawdę, bo mówisz o klientach, to wydaje mi się, że ci, którzy faktycznie zostają moimi klientami, to takimi nie z przypadku, to najczęściej te dziwactwa, jak to nazwałeś, są przez nich traktowane jako plus, czasem nawet ogromny, bo wiedzą, że owszem, kontakt ze mną może nie jest najłatwiejszy. Nie zawsze odpiszę na SMS, kiedy... Żeby nie powiedzieć, raczej nie odpiszesz niż odpiszesz w ciągu tygodnia, ale dobra, no. Może tak być, rzeczywiście, ale po pierwsze wiedzą, że kiedy jestem z nimi, to jestem w 100% z nimi, żaden dzwoniący telefon niczego nam nie przerwie, nie spojrzę na powiadomienie na zegarku, ani nic z tych rzeczy. A po drugie, kiedy pracuję nad rzeczami dla nich, pracuję nad nimi w pełnym skupieniu, dając z siebie wszystko, bo nie docierają do mnie żadne rozproszenia. I tu wracamy do początku. Dlatego kontakt ze mną jest utrudniony. I mam wrażenie, że trafiam na ludzi, którzy są świadomi tego procesu. Są świadomi tego, że kiedy pracuję, to jednak pracuję w takiej branży, czy w takiej materii, że jednak większość tej mojej pracy odbywa się jednak w głowie, że potrzebuję tej przestrzeni skupienia czy wyłączenia się od tych wszystkich zewnętrznych bodźców. I jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś na to narzekał, a przynajmniej nie w jakiś taki sposób, który teraz przychodziłby mi do głowy, żeby o tym wspomnieć. Czy to jest trochę tak, że nie chcesz tego robić, czy jednak czasami jakaś szpilka, może ego, a może związana po prostu z takim poczuciem, że już sporo jednak wiesz o takim zdrowym podejściu do różnych tematów, żeby, wiesz, zacząć nawracać trochę innych. To jest też z Applem związane, nie? W naszej bańce każdy ma gotową odpowiedź, co powinieneś kupić albo czego nie powinieneś kupować, bo przecież to za słabe, za szybkie i tak dalej. Nie? Nie miałeś tak nigdy? Tak się zastanawiam, nie? Nie, właśnie, wiesz co, ja pierwsze, o czym myślę, jak o to pytasz, to, że absolutnie nie mam żadnych coachingowych zapędów, mówiąc tak bardzo delikatnie, więc to trochę się kłóci sama taka myśl, że mógłbym robić coś takiego, bo chyba dużo bliżej mi jest do takiej formy opowiadania swojej historii, mówienia o popełnionych błędach, czy dzielenia się rzeczami, które u mnie się sprawdzają. Tak na zasadzie, że każdy wybierze sobie z tego to, co uzna za stosowne. Bo też nigdy nie czułem żadnej ochoty do przekonywania kogokolwiek do swojego sposobu myślenia. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, że tę nową stronę nazwałem powoli.blog,
bierze się poniekąd z tego, o czym właśnie powiedziałem. To jest niczym innym, jak właśnie blogiem, bez względu na to, jak szeroka jest tematyka, czy jak głęboko się zagłębiam w któryś z tematów, no to mówię o tym ze swojej perspektywy, stąd ten blog i forma bloga jest mi wciąż bliższa, bo tak, nie miałbym ochoty nigdy nikogo nawrócić, a jeżeli to, co sprawdza się mi, czy to, co nawet jeżeli wydaje mi się, że sprawdziłoby się komuś, to chyba musi i tak pochodzić z chęci czy potrzeby tej drugiej osoby, która sama musi do tego dojść, że faktycznie tego potrzebuje. Bo, przepraszam, oczywiście razi mnie to, że rozmówca mój siedzący naprzeciwko co chwilę zerka na swój telefon, bo co chwilę dostaje jakieś powiadomienie, ale to też nie jest moją rolą mówienie mu, że nie powinien tak żyć, że to jest dla niego zgubne, że powinien sobie wyłączyć te powiadomienia, albo powinien sobie usiąść raz kiedyś przez 2 godziny, przejrzeć, którym aplikacjom daje dostęp. Być może temu komuś w tym momencie jego życia takie coś jest potrzebne. Podejrzewam, że nie, ale też no, nie chcę tego oceniać. Wiesz, mam wśród przyjaciół rodziców, których niespełna 2-letnia córka miała już swój tablet. No tak. I to nie mieści się w głowie. Oni o tym wiedzą, że mi to nie mieści się w głowie, ale też czuję, że wiesz... No, ale też jak się spotykacie, to nie masz takiej klatki. Widziałem ją ostatnio u Radka Budnickiego z Lepiej Teraz, na jakimś zdjęciu, które odkopał w internetach, albo mu internety odkopały raczej. Takiej klatki, którą bierze się na spotkanie z niechcianymi znajomymi. Tu pytanie... po cholerę ci tacy znajomi, nie? Ale do której, wiesz, prosisz, żeby zamknąć owy tablet czy owy smartfon, żeby mieć pewność, że nikt na niego nie spojrzy, nie? Taki śmiech przez łzy, ale wiem, o czym mówisz. No właśnie nie, wiesz, jasne, bo widzisz, nie bez przyczyny użyłem słowa przyjaciele, mówiąc o nich. Tak, to są wspaniali ludzie, przyjaźnimy się od lat. Tylko, że to też... Wydaje mi się, nie jest tak, że skoro ja jestem minimalistą, to muszę się otaczać osobami, które mają podobne poglądy w tej materii czy podobnie postrzegają rzeczywistość. Jeżeli oni uważają, że tak jest im łatwiej, bo taka jest argumentacja, bo zapytałem, no to mi nic do tego. Ja bym swojemu dziecku tego nie zrobił i mi tej małej dziewczynki jest czasem trochę żal, ale też no, od tego ma swoich rodziców i to oni stoją za taką decyzją. To tak jak mówisz, użyłeś słowa przyjaciele i faktycznie zapewne tak jest, no bo jeżeli zapytałeś i nadal są to przyjaciele, no to zdecydowanie nie była to swego rodzaju relacja typu znajomy albo gość, z którym idziesz raz na 20 lat na piwo, nie? To zdecydowanie. No? Nie, chociaż wiesz co, tutaj jest jeszcze ten aspekt, że moje biuro mieści się w budynku, na którego drugiego końcu jest restauracja. Mam ten komfort, że codziennie tam bywam przez jakiś czas, jedząc swój posiłek. I tak naprawdę przeraża mnie to, co tam widzę. I początkowo, bo to już jest trzeci rok, tutaj mam biuro, na początku strasznie się zżymałem, kiedy widziałem tych wszystkich rodziców, którzy dawali dzieciom telefony czy tablety w momencie, w którym siadali do stolika. Ale znowu z czasem jakby dojrzałem do tego, że kurczę, to nie jest moja rola, żeby to oceniać. W tym sensie, że może to jest ich jedyny raz, kiedy, w sensie tych rodziców, jedyny raz, kiedy mogą faktycznie odpocząć i się trochę zrelaksować. I okej, niech to dziecko obejrzy sobie jakąś tam bajeczkę na tym swoim, mam nadzieję, że nie swoim, ale na tym telefonie. I dzięki temu spędzimy wszyscy miło czas. To, co jednak przeraża mnie bardziej, to obserwowanie tych osób, które przychodzą same do takiej restauracji i w jednej ręce trzymają widelec, a w drugiej telefon.
I czasem wydaje mi się nawet, że kiedy ktoś z obsługi, kelner czy kelnerka, podchodzą, żeby zapytać, czy wszystko ok, czy smakuje i tak dalej, to oni potrzebują takiej sekundy czy półtorej na to, żeby się zorientować, że faktycznie ja tutaj coś jem. Nie? Że jakby nie ma w ogóle myślenia o skupienia się nad czynnością, którą się aktualnie wykonuje, tylko to ta odskocznia w różnego rodzaju rozproszenia, to jest coś, co przeraża mnie jednak dużo bardziej niż ten tablet u dziecka. To ja miałem taką sytuację ostatnio, gdzie właśnie widać, że to był człowiek wysokiego biznesu i oczywiście rozumiem, że to jest jego praca i też kiedyś byłem na takim stanowisku, które podobnie mogło z zewnątrz wyglądać. Wpadł do restauracji i właśnie nie wiedział, co zamówić, więc szybko poprosił kelnerkę, aby doradziła mu. Zgodził się na pierwsze, co powiedziała, nawet prawdopodobnie nie do końca wiedząc na co. No ale kiedy już dostał zamówienie, to akurat był udon i jakieś tam małe sushi, to potrafił jeść makaron, no makaron typu udon je się pałeczkami, dla tych, co nie wiedzą. I jest on jeszcze w takim bulionie przypominającym rosół, choć wszystko akurat w tym miejscu było wegańskie. I co? I on potrafił jeść ten udon pałeczkami i chlapać sobie na ekran swojego chyba Samsunga, to znaczy nie ma znaczenia, czytać coś na tym ekranie, nie wiem jakim cudem go scrollując, i właśnie nastąpiło to wybicie, kiedy przyszła zapytać obsługa sali, czy wszystko jest w porządku, do tego stopnia przekolorowane, że ten telefon się prawie utopił, nie? Więc no, wiem o czym mówisz, widziałem to 2 tygodnie temu. Nie jestem zaskoczony, bo właśnie takich sytuacji widuję tutaj codziennie dużo, i mówię o tym tylko dlatego, że jest to dla mnie dość powszechne i mam ten komfort właśnie obserwowania tego typu zachowań i tak jak mówię, to mnie w dużej mierze. To na koniec jeszcze a propos takich strachów, chciałbym zapytać o... Na pewno ten trend do ciebie dotarł akurat, to jest, mam pewność. O... Cały boom na AI, nie? Na sztuczną inteligencję, na Midjourney, dali, nie dali. I czy ty się nie boisz jako fotograf, że kiedyś może ci program komputerowy zabrać pracę? I od razu drugie pytanie, a jak się boisz, to czy masz jakiś backup plan? Na przykład pisać o minimalizmie i zdrowym podejściu do życia? Wiesz co, czy się boję? Wydaje mi się, że podobne pytanie mógłbyś mi zadać 5 czy 7 lat temu, kiedy aparaty w telefonach stawały się coraz lepsze. I czy to, że każdy ma dobry aparat w telefonie, nie sprawi, że ty będziesz miał mniej zleceń, bo takie obawy i takie pytania pojawiały się już kiedyś. I wydaje mi się, że akurat w tej takiej bardzo niszowej fotografii ślubnej, może sobie dopowiadam, ale też w mojej fotografii ślubnej, która być może nie jest do końca standardowa. Proszę. Dziękuję. To jest coś, na co klient musi być bardzo świadomy. Mhm. I wydaje mi się, że jeszcze pewnie przez długi czas będę sobie tym niszowym fotografem, którego ta niszowa część społeczeństwa, którym zależy na naprawdę ciekawych fotografiach, będzie wynajmować bez względu na to, co sztuczna inteligencja będzie w stanie zapewnić w tej materii, bo tak naprawdę też wydaje mi się, że nawet to tworzenie czy kreowanie obrazów, które taka sztuczna inteligencja potrafi zrobić teraz, to też nie jest coś, co zastąpi reportaż czy dokumentację swego rodzaju wydarzenia. Bo okej, pewnie będziemy mogli poprosić ten czy inny program o stworzenie portretu, nawet ślubnego, mnie i mojej wybranki, ale to coś, to niezidentyfikowane coś, nie będzie w stanie być i obserwować naszego ślubu, z czego potem miałoby stworzyć jakiś materiał, więc ten aspekt uważam za dość bezpieczny. Ale na twoją prośbę przesłuchałem odcinek podcastu 239, bo mam tutaj przed sobą włączony, i
tam obaj wspomnieliście, z Piotrem, dobrze pamiętam? Aha. Tak. Wspomnieliście o recenzjach sprzętowych, że taki chat GPT może w łatwy sposób wygenerować recenzję danego sprzętu, znając jego parametry i tak dalej. I kurczę, nawet z tym nie mogę się zgodzić. A przynajmniej tak, wiesz co? Proszę, no. Akurat dzisiaj spędziłem kilka godzin opisując swojego Maca Studio dla czytelników mojej strony. To pewnie lada dzień się pojawi taki tekst. Mam go już ponad pół roku, więc jestem w stanie go opisać dość szczegółowo. I kiedy słuchałem tego podcastu i myślałem o tych akapitach, które napisałem trochę wcześniej, to wydaje mi się, że też nie ma takiej możliwości, żebym mógł poprosić taki czat, napisz, co myślę o danym sprzęcie. Bo okej, taka notatka prasowa, bo wydaje mi się, że to jest chyba ta różnica między recenzją a taką notatką prasową. Notatkę prasową na pewno to coś jest w stanie wygenerować. Natomiast napisanie tekstu, który zachęci czytelnika tym, że to jest jednak opowiedziana historia, w której jest jakiś kontekst choćby posiadanych wcześniej komputerów, czy kontekst związany z pracą, którą taki recenzent wykonuje i to, jak ten komputer sprawdza się w określonych działaniach, sprawia, że tego nie będzie tak łatwo zastąpić, dziękuję. Że tak naprawdę nawet jeżeli ten czat, czy jakiekolwiek inne narzędzie, które pojawi się w przyszłości, będzie miało dostęp do tych suchych danych, to prawdopodobnie nie będzie miało dostępu do takich bardziej odczuć chyba, jakie mamy, a wydaje mi się, że dobra recenzja powinna takie odczucia, bardzo subiektywne zresztą, zawierać po to, żeby właśnie była ciekawa i żeby odróżnić ją od suchej notatki prasowej, która mówi wyłącznie o parametrach, które przecież często nie mówią nam wszystkim. Tym pięknym akcentem, takim zachęcającym do tego, żeby zawsze pamiętać o tej ludzkiej stronie, nie tylko nas, ale w ogóle decyzji, które podejmujemy, stronie, która dzieje się zawsze tu i teraz, która dzieje się pod tym lub innym parasolem, bez względu na to, jaki ten parasol i czym ten parasol dla każdego i każdej z nas jest. No bo właśnie, sztuczna inteligencja pod ten parasol nie wejdzie jeszcze długo i nie dowie się, jak na przykład Miłosz zareagował na nieukończony bieg ultra, czy Krzysiek na inne zdarzenie życiowe. I takiego życia jeszcze nam długo, długo, przynajmniej mam nadzieję do końca naszych dni, życzę Tobie też, Miłosz, i sobie. Bardzo dziękuję za tę ponad godzinę rozmowy. Ze wzajemnością. I ja również dziękuję, było mi bardzo miło. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw w Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.